W dzisiejszym materiale postanowiłam sięgnąć po wywiad, o który swego czasu sporo ludzi mi prosiło, ale nijak nie mogłam się za niego zabrać. Mowa o wywiadzie ukraińskiego dziennikarza i korespondenta wojskowego Butusowa z żołnierzem 92 Brygady 22 Batalionu, który korzysta z pseudonimu Predator, który niestety brzmi o wiele mniej groźnie w języku ukraińskim – hijak. Chodzi tutaj o bardzo intensywną bitwę, jaką pan Predator stoczył pod Bachmutem z całym oddziałem Rosjan i wyszedł z niej zwycięsko. Zamieszczam w przypiętym komentarzu wywiad w oryginale, gdzie od 5 do około 13 minuty materiału zostało umieszczone całe nagranie starcia. Materiał zrobię w formie podcastu, ponieważ z jednej strony sporo ludzi głośno domaga się treści w tym formacie, a po drugie nie jest to aż tak ekscytujący materiał. Panowie spokojnie siedzą i rozmawiają, czasem tylko przerywając, żeby obejrzeć krótkie fragmenty nagrania. Dlatego też materiał będzie w formie podcastu, co mam nadzieję, spodoba się przynajmniej części widzów. No to lecimy. Na wstępie pan dziennikarz wita się z widzami i stwierdza, że dzisiaj będzie coś naprawdę unikalnego. Wywiad z ukraińskim żołnierzem piechoty, który przeprowadził walkę, którą widziały miliony widzów na całym świecie. W opinii dziennikarza wszyscy chyba chcą wiedzieć, kim jest ten człowiek i jest on dumny, że ma możliwość przeprowadzić z bohaterem nagrania wywiad. A więc, panie i panowie, przed wami żołnierz 92 Brygady, 22 Batalion, pseudonim Predator. Prowadzący zadaje pytania w języku ukraińskim, Predator odpowiada w języku rosyjskim. Predator. Starcie miało miejsce 16 lutego, brygada całkowicie zaczyściła Kupiańsk Wuzłowej, i wyszła na kierunek swatowski. Dokonano kolosalną pracę w terenie. Sporo ludzi w internecie pisze, że łatwo jest szturmować obszary leśne. Jest to znacznie łatwiejsze niż szturmy miast. Predator nie zgadza się z taką tezą, ponieważ rosyjskie mundury bardzo łatwo wtapiają się w zieleń, a brygada szturmowała latem, kiedy wszystko było jeszcze zielone. Szturmowanie przychodziło z ogromnym wysiłkiem i każde zdobyte 100 metrów już było sukcesem. Wykonano bardzo dużo pracy i pokonano około 7 kilometrów frontu, wychodząc na obszar, który stał się swoistą scenografią dla nagrania i wyczynu Predatora. Po wyjściu na ten obszar chłopaki otrzymały rozkaz przygotować i zająć pozycje obronne. Mówiąc konkretniej, otrzymali rozkaz rozpocząć tzw. brutalną obronę. Zresztą oni sami po morderszym wysiłku wypychania Rosjan na odcinku kilku kilometrów nie zamierzali oddawać tego, co zdobyli. Predator zaznacza, że do tego czasu, w czasie szturmów terenów leśnych, zdobyli zaufanie dowódcy kompanii, pseudonim brygadzista. Predator uważa, że to mądry facet. Również zaskarbili sobie zaufanie sierżanta kompanii, pseudonim student. Cztery lata starszy od bohatera materiału. Ale również uważa się, że inteligentny i ogarnięty, jeśli chodzi o zdolności wojskowe. Predator razem ze studentem szturmowali pasy leśne, dzięki czemu zdobył jego zaufanie. Po otrzymaniu rozkazu zajęcia brutalnej obrony, jednostka porządnie się okopała i predator razem ze swoim partnerem mieli warte w okopie od godziny 12 do 14. W gruncie rzeczy nic tego dnia nie wskazywało, że będzie to dzień godny zapamiętania. Ogólnie była tego dnia cisza, parę razy strzelały czołgi, ale Predator podkreśla, że w okolicy kręciły się maksymalnie trzy sztuki. Bohater pamięta, że jeszcze pytał się swojego partnera, która godzina i ten mu opowiedział, że w pół do drugiej. Oboje myśleli, że za chwilkę zakończą swoją wartę, pójdą na kawę i trochę odpoczną. Trzeba tutaj dodać, że Rosjanie w okolicy mieli maszynę do zakłócenia łączności, przez co nie zawsze łączność radiowa przebijała się z pierwszego razu. Predator mówi, że po wspomnianej rozmowie usłyszał w krótkofalówce tylko tekst, że w waszą stronę. I tutaj przerwało. Predator zaczął zastanawiać się, co tam w jego stronę, poprosił partnera o połączenie się jeszcze raz i próbę ustalenia o co chodzi. I natychmiast potem zaczął słyszeć narastający szum silnika. Predator naturalnie zrozumiał, że coś się zbliża. Ale co z tego? Coś jedzie, to niech jedzie. Tam dość często ktoś przejeżdżał. I kiedy po raz drugi pojawiła się łączność, powiedziano mu, że w jego stronę jedzie BWP. On momentalnie poderwał się ze swojego ukrycia, a pojazd był już dosłownie 5 metrów od niego. BWP jeszcze nie zaczął strzelać i predatorowi nawet przemknęła przez głowę myśl, że pojazd zwyczajnie zabłądził, czy co, że przyjechali mu pod nos. W tym miejscu pojawia się 6-minutowe nagranie walki, które można obejrzeć w oryginale na kanale autora. Predator mówi, że się pogubił na samym początku, ale już po paru sekundach zebrał się do kupy. Powiedział sobie, że jeśli się nie zbierze do kupy, to wszystko skończy się tragicznie. Pierwsze co zrobił, to poprosił swojego partnera o RPG, znajdujący się wewnątrz schronu w okopie, w międzyczasie włączając kamerkę, żeby nagrać to, co się będzie dziać dalej. BWP w tym czasie zaczął strzelać do bohatera odcinka z armaty 30 mm, a on wystrzelił w nią i trafił pociskiem z RPG. Acz pierwsze trafienie za dużo nie wpłynęło na pojazd wroga, możliwe, że nie trafił tam, gdzie trzeba. W międzyczasie, kiedy BWP prowadził ogień przeciwko okopowi Bohatera, ten zdołał wychylić się i oddać drugi strzał z RPG. Autobot, 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 po którym BWP przestał prowadzić ogień przeciwko Bohaterowi materiału. Predator od razu chwycił za karabin i zaczął sprawdzać swoje flanki, czy nikt nie okrąża jego okopu. Już okazało się, że jeden przeciwnik zaczął okrążać go z lewej strony. Predator trafił w niego kilkukrotnie. Na pytanie, jaki był dystans do przeciwnika, pojaśnił, że 3 metry. Acz przez taką, a nie inną optykę kamery wydaje się, że odległość zwiększa. Za wspomnianym żołnierzem prawdopodobnie było kolejnych trzech albo czterech, którzy ostrzelali jej przed piersie ukraińskiego okopu. Ale tutaj nie do końca jest pewność. Co do trafionego przeciwnika, miał karabin AK-74 z magazynkiem od RPK 545 mm. Jak widać na załączonym obrazku, przeciwnik przemieszczał się bez hełmów, jedynie mając na sobie hełmofon. Jest szansa, że właśnie przez ten hełmofon przeciwnik nie usłyszał predatora, kiedy ten strzelał z RPG. Przeciwnik kierował się w stronę sojuszniczego ukraińskiego okopu, w którym siedział współtowarzysz o pseudonimie Alex. Alex potem mówił, że wyglądał z okopu i wspomniany przeciwnik szedł prosto na niego. Nawet oddając serię w kierunku Alexa, który zdążył zanurkować w okopie. Chwilę później właśnie tego przeciwnika zdjął predator z flanki. Następnie predator wziął karabin partnera i postrzelił kolejnego przeciwnika. Potem na nagraniu widać, że predator wypuścił kolejną salwę w pierwszego trafionego, który już leżał. Wytłumaczył, że wypuścił w niego kolejną serię, mimo że obok byli inni wrogowie, ponieważ widział jak pierwszy trafiony przeciwnik ruszał ręką, więc nie wiedział co ten dokładnie robi, a nie mógł ryzykować możliwości rzucenia przez przeciwnika granatu do ukraińskiego okopu. W międzyczasie, pomiędzy pierwszym a drugim przeciwnikiem, słychać jak przeciwnik mówi: idziemy, idziemy. Predator wiedział, że trafił drugiego, ponieważ jak wypuścił serię, usłyszał: aj, suka ale co ciekawe, reszta zamiast zająć się rannym nadal krzyczała, żeby iść do przodu. A więc Rosjan w ogóle nie zatrzymywał fakt, że mają jednego prawie dwusetnego, a kolejnego ciężko trzysetnego, podkreśla bohater materiału. Dziennikarz zauważa, że sporo przeciwników wyszło z BWP i Predator pojaśnia, że podliczono, że było ich tam około dwunastu osób. Rozmowa schodzi na temat partnera, z którym Predator siedział w okopie i który podawał mu broni i amunicję podkreśla, że sporo ludzi nie za specyfiki wojny i dość mocno krytykowało go za dość bierną postawę. Predator tłumaczy, że facet jest nowicjuszem. Gdyby wziąć go samego trzy lata temu, kiedy on sam był nowicjuszem i wrzucić go w takie warunki, nie jest powiedziane, że byłby nawet w stanie podawać amunicję. Po drugie, partner był pierwszy raz w okopie, a po trzecie był kontuzjowany, więc ciągle mu szumiało i gwizdało w uszach. Przez co trudniej było mu się orientować. Na dodatek on się wystraszył, co jest absolutnie normalne. Ale tak czy inaczej robił to, co go prosił predator, i należy mu się duże podziękowanie za to. Sporo ludzi zresztą zauważyło, że bez niego możliwe, że o wiele gorzej wszystko skończyłoby się dla predatora. Ponieważ zamiast kontrolować sytuację, musiałby raz po raz nurkować do okopu i szukać amunicji, która była w schronie, odwracając swoją uwagę. Atak jeden kontrolował, co się dzieje, a drugi szukał amunicji. Około drugiej minuty nagrania słychać świst. Dziennikarz pyta się, co to było, i bohater materiału odpowiada, że to był ukraiński moździerz. Co oznacza, że bardzo szybko zaczęła operować ukraińska artyleria. W międzyczasie predator rzucił trzy granaty w kierunku Rosjan, którzy przestali aż tak grywać się do boju. Granaty ręczne, jakie posiadał, były produkcji radzieckiej, model F1, jak i amerykańskiej, M67. Predator dziękuję w tym miejscu ekipom BWP 1 i 2, a także ekipie Moździerza, którzy zaczęli go wydatnie wspierać ogniem. Dodaję, że poza tymi dwunastoma rosyjskimi żołnierzami, którzy leżeli pod jego ogniem, było jeszcze kolejnych dziesięciu, którzy mieli podejść. Czyli razem 22 żołnierzy przeciwko niemu i jego partnerowi. Ale na szczęście załogi BWP, a także ekipy moździerzy zrobili to tak, że tych dwudziestu paru Rosjan nie tylko się zatrzymało, ale i zaczęło panicznie się wycofywać. W tym miejscu ciekawostka. Predator wskazuje, że na nagraniu dobrze widać jego karabin, który ma odłamaną rękojeść pistoletową. Nie wie jak to się wydarzyło, wystrzelał kilka magazynków i na nagraniu słychać, że prosił swojego partnera o karabin, dlatego że w jego własnym nastąpiła awaria. Wskazuje również, że na nagraniu przez chwilę widać najprawdopodobniej kierowcę mechanika BWP. Gość miał około 40 lat i nie miał ani karabinu, ani kamizelki kuloodpornej. Od, wyglądnął i schował się za wrakiem pojazdu. Dziennikarz zauważa, że widać ciekawy kadr. RPG z przeróbką, pociskiem moździerzowym 82 mm. Predator podkreśla, że jest to coś niezwykle efektywnego przeciwko piechocie, ale jemu się nie udało swojej wystrzelić. Bo wydaje mu się, że proch w pocisku zamknął. Dlatego nie zadziałał ten wynalazek. Dalej na kadrze widać, jak predator wystrzelił obok BWP pociskiem przeciwpiechotnym. Za co chwilę później obok jego okopu uderzył rosyjski pocisk RPG. Dziennikarz zadaje ciekawe pytanie: Jaka była głębokość okopu? Predator odpowiada, że mniej więcej na wysokość piersi. Dziennikarz podejrzliwie pyta, dlaczego nie okopali się głębiej. Bohater materiału odpowiada, że po pierwsze ciężko szło okopywanie się, bo ziemia była przemarznięta, a po drugie, okop był głębszy, ale poprzednie cztery dni ostrzeliwał ich BWP-1 ze swojej armaty 73 mm, pociskami odłamkowo burzącymi. I przy każdym trafieniu w przedpierście okopu, ziemia wpadała do środka. Przez to, że cztery doby Rosja ostrzeliwała ich pozycję, okolica wygląda jak wygląda. W ósmej minucie widać, jak Predator strzela ze swojego karabinu w ścianę swojego okopu. Tłumaczy się, że był zestresowany i słyszał Rosjan krzyczących coś w stylu: Dawajcie, zaraz będziemy iść. Więc postanowił szybko opróżnić resztkę amunicji w broni, w ten sposób, żeby nie męczyć się z ręcznym rozładowaniem. Dziennikarz zauważa, że od paru minut dookoła ukraińskiego okopu latają drzazgi i ziemia. Ewidentnie Rosjanie wzięli sobie oko predatora na cel, z czym się sam zainteresowany zgodził. Rosjanie rozumieją już, że on tam jest, i z pięciu metrów próbują go kontrolować ogniem, ale on ich przyciska do ziemi swoimi salwami. Niemniej jednak przez rosyjski ostrzał predator zaczął wystrzeliwać paraboliczne granaty Wok ze swojego granatnika podlufowego. Widać wyraźnie, że jego partner, który pierwszego dnia służby w Okopie już doświadcza na sobie starcia na bliskiej odległości. Wyciągnął mu wszystko, co mieli w okopie w kwestii granatów. Dziennikarz podsumowuje, że Predator w sumie wystrzelał kilka pudeł amunicji do PKM, kilka magazynków z dwóch karabinów, wogi z granatnika podlufowego, rzucił kilka granatów ręcznych oraz co najmniej trzy wystrzały z RPG-7. Dalej jest pokazany fragment z 13 minuty nagrania, na którym Predator nerwowo pyta się przez krótkofalówkę Alexa, co ma dalej robić. Ten mu odpowiada, żeby kontynuował zarzucanie przeciwnika granatami. Ale Predator odpowiada, że rzucił w przeciwnika wszystkim, co miał. Zaczął pytać, co widać z skład koptera, i odpowiedzieli mu, że za BWP widzą od 8 do 10 żołnierzy. A jeśli wystrzelał się ze wszystkiego, co ma, niech zacznie się wycofywać. Plasmatyk, pasmatyk, pasmatyk, kopter. Da, 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 ja do przyjęcia, ja do przyjęcia. Ta w tej arku jeśli zakończyli z granaty. Dziennikarz zauważa, że bardzo szybko pojawił się zwiat lotniczy i Predator zaczął otrzymywać szczegółowe informacje od swojego dowódcy, co również demonstruje dobre zgranie pod oddziału. Dziennikarz zauważa, że na nagraniu widać mniej ostrzałów okopu ze strony przeciwnika. Bohater materiału zgadza się i mówi, że raczej wtedy Rosjanie zrozumieli, że nie warto dalej próbować nacierać, ponieważ to będzie samobójstwo, i zaczęli pewnie kreślić jakiś plan wycofania się. Ponieważ pomiędzy ich pozycjami, a BWP, za którym chowali się, było również szczere pole. W dalszej części nagrania, 18 minuta, widać wybuch kolejnego z rzędu rosyjskiego granatu ręcznego, który przeciwnik próbował wrzucić do ukraińskiego okopu, ale nie dorzucał. W 40 sekund później Predatora zaczyna otaczać biały dym z granatów dymnych. On myślał, że Rosjanie szykują kolejny atak na okop, więc znowu zaczął strzelać. Ale po chwili zrozumiał, że przeciwnik ma już dosyć i się wycofuje. 21 minuta. Predator połączył się z dowództwem i otrzymał informację, że ma sporo przeciwnika na swojej 12, który siedzi w krzakach, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy okopem a pozycjami rosyjskimi. Jeśli zaczną tam strzelać, możliwe, że wyeliminują sporą ilość wrażych jednostek. Predator w języku ukraińskim poprosił o pozwolenie na wystrzelnię z Matadora. dozwolte Matador, Otrzymał pozwolenie wystrzelić ze wszystkiego, co chce, ale ostatecznie wykorzystał AT4. Za BWP znajdowało się jeszcze bodajże czterech rosyjskich żołnierzy i predator wystrzelił trochę bardziej na lewo, żeby trafić ich odłamkami. Trafił, przeciwnik poniósł kolejne dwie straty w żołnierzach. Dziennikarz pyta się, czemu wcześniej nie wykorzystał ani Matadora, ani AT4, na co bohater materiału odpowiedział, że miał informację, że gdzieś tam w okolicy kręci się również czołg, więc chciał zachować broń na możliwy sprzęt pancerny. W odpowiedzi na wystrzał z AT-4, zaczęli strzelać w jego kierunku z pozycji rosyjskich, oddalonych o 70 metrów. Przez co rosyjskie jednostki chowające się w krzakach trafiły w ogień krzyżowy swoich i predatora, ale chyba żadnych strat nie poniosły. Predator, jeszcze w 25. minucie, połączył się ze żołnierzem o pseudonimie haker, który sterował kładkopterem, pytając się, co się dzieje ponieważ on w kierunku rosyjskich pozycji wystrzelił około 30 razy z granatnika podlufowego. Haker, hacker, 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 ja, chyśnik, wyjdzie na swój Haker, hacker, co skarżesz, co skarżesz? Kto da 130 pasadkę. Haker mu odpowiedział, że obok BWP już nikogo nie ma już nikogo, Rosjanie zwijają się, a także nie widać żadnych czołgów. Dziennikarz tutaj zauważa, że żołnierz od razu dostaje informację operacyjną, kiedy o nią poprosi. Dwudziesta minuta. Widać jeszcze kilka wybuchów. Rosjanie na odchodne parę razy wystrzeli ze swoich granatników podlufowych. Predator również wystrzeliwuje w ich kierunku ostatnie sztuki i starcie się kończy. Dziennikarz zauważa, że Predator lekko otrzymał odłamkiem w bok. Natomiast jego partner był kontuzjowany. Rezultaty bitwy? Strat brak. Predator był bardzo lekko trzysetny. Odłamek go drasnął. Po rosyjskiej stronie mieli minimum czterech żołnierzy zabitych, a także utracony BWP-2. Jeśli byli jacyś ranni po rosyjskiej stronie, zostali zabrani przez swoich. Na pytanie, dlaczego był taki, a nie inny rezultat walki, predator odpowiedział, że zwyczajnie każdy wiedział, co ma robić. Każdy jest przeszkolony, wie po co przyszedł. Wszyscy wiedzą, że bronią swojego państwa, a za plecami są ich rodziny, bliscy i krewni. Szybko streszczając podsumowanie od dziennikarza, powiedział, że Predator potrafi korzystać z szerokiej gamy uzbrojenia, a jego opowieść pojaśnia nam, że to nie on jeden, a cały, zgrany zespół pracował na sukces tego starcia. Dał także podziękowania dowódcom 92. Brygady, że szanują życie ludzkie, a po walkach przeprowadzają analizy poszczególnych starć, co jest standardem NATO. Co do kwestii rodziców, ojciec predatora umarł, a matka pracuje jako medyk w reanimacji, za granicą. Nie powiedział gdzie konkretnie. Dowódca batalionu, w ramach uznania, dał predatorowi najcenniejszą nagrodę dla żołnierza przepustkę. Również otrzymał nagrodę od załużnego, ale o tym za chwilkę. Dziennikarz pyta się, co predator chciałby dostać jako prezent coś, co może naród ukraiński mógłby mu sprezentować. Ten odpowiada, że postanowił zabrać sobie nowy ekwipunek. Praktycznie wszystko już ma, ale chciałby mieć również karabin 5,56, na przykład AR-15. Słyszał sporo krytyki pod adresem natowskiej broni, że się zacina i w ogóle, ale jak zauważa, w czasie 30 minut jemu również wielokrotnie zacinał się jego kastomowy AK-74. Podobnie jak i karabin partnera. Gdzie o ile AK Predatora był już używany dość intensywnie, Dostał nówkę z magazynu, a nadal się zacinała. Więc to nie jest tak, że sprzęt z radzieckim rodowodem ma w tej kwestii jakieś realne przewagi. Dlatego gdyby była możliwość, chciałby spróbować z bronią w standardzie NATO. Podkreślił tutaj również zabawny problem ukraińskiego prawodawstwa. Jako że predator ma 21 lat, a prawo zezwala na kupowanie broni szturmowej od 25 roku życia, nie może zwyczajnie kupić sobie nic w kalibrze 5,56. Co jest zabawne, bo w okopie ma przecież cały arsenał, na broni przeciwpancernej kończąc. Uśmiany dziennikarz zaapelował, żeby mu pozwolono kupić co chce i na tym wywiad się zakończył. Wracając z nagrody od załóżnego, Predator otrzymał złoty krzyż, a także amerykański karabinek M4. Predator na dzień dzisiejszy jest żywy i zdrowy. Prowadzi konto na Telegramie. Koniec. No i tak właśnie wyglądała analiza starcia, które prawdopodobnie wielu moich widzów już widziało swego czasu. Wielu z was prosiło mnie o zrobienie tego materiału, żeby dodać kontekst, więc mam nadzieję, że taki podcast przypadł Wam do gustu. Na tym dzisiaj zakończymy. Dziękuję i pozdrawiam.